Jeżeli plotki się potwierdzą, to jedyne co mi zostaje, to życzyć dwójce ludzi szczęścia. On dzisiaj ma swoje życie, jest też z kimś związany i również, może nie przyjaźnie się, ale koleguje również z jego obecną partnerką. A ty, Kasiu, teraz jesteś w związku? Nie. Ale jesteś szczęśliwą singielką. Jestem szczęśliwą singielką. Jestem po takim detoksie, nazwijmy to w ten sposób. I rzeczywiście poznałam mnóstwo fantastycznych przepisów na szejki. Kasiu, bardzo się cieszę, że do mnie przyszłaś i że w końcu cię złapałam w Polsce, bo cały czas kursujesz Polska-Paryż. I chciałam zapytać, co robisz w Polsce teraz? Co cię tu sprowadza do nas? Jak zwykle jestem przelotnie, czyli kilka dni, w których kumuluje się wiele rzeczy, które albo muszę zrobić, albo mam ochotę zrobić. I przez te 4 dni obecności zdążyłam być u mamy, gdzie zmierzyłyśmy działkę, którą mam nadzieję niedługo będę też tam stawiać dom w rodzinnym swoim mieście, w sumie pod. Supraś? Tak, Supraślą. Dokładnie. Ty swoją karierę zaczęłaś od, nie, w zasadzie zaczęłaś od prawa, bo na początku studiowałaś prawo i miałaś być elegancką panią prawniczką, ale potem poszłaś też w stronę mody, prawda? Masz doświadczenie w modelingu. Wiesz co, to może inaczej. Zaczęłam w modelingu zanim w ogóle zaczęłam studia, ponieważ jeszcze w wieku 17 lat, kiedy w Warszawie istniała taka szkoła ruchu i tańca pana Kazimierza Hordyńskiego, do tej szkoły też chodziła Małgosia Socha. Tak, więc razem pamiętam, wtedy zresztą się poznałyśmy, to były takie dwumiesięczne kursy, po których później organizowane były pokazy mody pod tytułem Żurnal Warszawski, jeszcze w tamtych czasach. I później zdałam na studia, więc gdzieś to był naprawdę krótki epizod. Przede wszystkim wybór w pewnym momencie tych studiów prawniczych wynikał z tego, że mój dziadek był dość znanym, dobrym adwokatem, szanowanym w Białymstoku, gdzie zawsze miałam presję taką od strony rodziny, że powinnam pójść na te studia prawnicze. Gdybym robiła coś bez presji rodziny, to bym na pewno skończyła albo w Łodzi, gdzie też zresztą moja część rodziny pochodzi z tego świata filmowego, albo w Warszawie. Czemu w Polsce funkcjonujesz albo jako modelka, albo jako była żona Piotra Adamczyka, a jeszcze ciągle nie jako aktorka? Wiesz co, odpowiedź wydaje mi się prosta, ponieważ nic w Polsce w tym kierunku nie zrobiłam, więc no, nie ma podstaw do tego, by w ten sposób o mnie mówić. Mówiło się swego czasu, że szykujesz projekt w Polsce. To jest ciągle aktualna sprawa? Wiesz, no porozmawiajmy o Weronice. Ja się uśmiecham, bo projekt Weronika postanawia umrzeć na podstawie książki Paulo Coelho. Rzeczywiście zdobyłam prawa do tego, by sztuka powstała i w Polsce, i we Francji. I tak naprawdę w tej chwili w tym kierunku dużo pracuję. I przyszły rok, kwiecień, mam nadzieję, że jeżeli wszystko pójdzie tak, jak wygląda, będzie miała swoją premierę tam we Francji. Weronika, będziesz grała ty. Tak, Weronikę gram ja. To jest zabawne, wiesz o tym. To znaczy, tak sama nawiązałaś do imienia Weronika. No niewątpliwie wiesz, co teraz mówi się w mediach, wiesz, jakie pojawiły się plotki. I co, Kasiu, o tym myślisz? Wiesz co, po raz kolejny, ja gdzieś wiele też plotek słyszałam na swój temat i na wiele innych osób, więc nie, to są plotki. Na razie na ten temat nic nie myślę. Zawsze życzę ludziom, by byli szczęśliwi i jeżeli plotki się potwierdzą, to jedyne co mi zostaje, to życzyć dwójce ludzi szczęścia. Naprawdę? Tak szczerze? Byłabyś w stanie się do tego zdystansować? Wiesz... Bo to jest świeża sprawa jednak ciągle, prawda? Tak, jest to świeża sprawa, ale tak mam w sercu. Ty jesteś osobą, która, i to jest w ogóle niebywałe, rozmawiałam między innymi na ten temat z Beatą Tadlą, która ma świetne relacje z byłym mężem. Tak. A dużo osób twierdzi, że rozwód jest traumą i dla dwóch osób, które są w związku, i dla dzieci, i ta trauma ciągnie się przez całe życie. A ty i twój były mąż po prostu
łamiemy kanony, tak? Tak, tak. Ale właśnie jak to zrobiłaś? Jaki jest patent na to, żeby wyjść z takiej relacji niepoobijaną, tylko ciągle szczęśliwą? Wiesz, wydaje mi się, że mam duże szczęście, że trafiłam na kogoś, kto jest po prostu bardzo mądrą osobą. Mamy 9-letnią córkę, która jest najważniejsza i on bardzo ją kocha, ja ją bardzo kocham. Siebie też szanujemy i tak te relacje trwają i myślę, że będą trwały zawsze. On dzisiaj ma swoje życie, jest też z kimś związany i również tutaj, to brzmi zabawnie, ale może nie przyjaźnie się, ale koleguje również z jego obecną partnerką. Więc rzeczywiście jest to wyjątkowe i mam nadzieję, że przykładne, bo... Tak, to taki nowoczesny model, do którego dużo osób chciałoby dążyć, ale tak. Nie każdemu wyjdzie na pewno. A ty, Kasiu, teraz jesteś w związku? Nie. Ale jesteś szczęśliwą singielką. Jestem szczęśliwą singielką, ale wydaje mi się, że też potrzebowałam czasu i potrzebuję jeszcze czasu na to, by poukładać sobie na spokojnie życie, zająć się sprawami... Troszkę może zawodowymi, które automatycznie zajmują to miejsce i energię na co innego, a na miłość, bo o tym mówisz, jeszcze przyjdzie czas, myślę. Ja jego potrzebuję. Powiedziałaś mi kiedyś, że najważniejszą rzeczą w Twoim życiu, najważniejszą wartością jest macierzyństwo. I wiem, że dzieci są dla Ciebie ważne jakby w takim globalnym ujęciu. Wiem, że jesteś zaangażowana w wiele działalności charytatywnych, że wyjeżdżasz za granicę. Niewiele osób o tym wie, w zasadzie nikt o tym nie wie i robisz to zupełnie bezinteresownie. Wiesz co? Ojejka, tutaj w ogóle nie wiem, od czego by zacząć. Zacznę może od Polski i od tego, że od wielu lat wspieram domy dziecka w Polsce. I rzeczywiście jest to chyba coś, co przynosi mi największą radość, największe szczęście. Jak byłyśmy w Cannes, premierę miał Twój film Shanghai Belle. Jesteś zadowolona z tego projektu? Wiesz, jestem zadowolona, dlatego że myślę, że tam mam bardzo fajną rolę w tym filmie. Ona jest Ty grasz bardzo tam mocną, kobietę, ale... Tak, kobietę, która jest maltretowana przez męża, prawda? Przez partnera. Tak. Jest to bardzo mocna rola, rzeczywiście tam jestem maltretowana, bita przez swojego partnera i miałam tam olbrzymią radość tego, by grać. A czy dostajesz propozycje od polskich reżyserów, od polskich producentów? Nie. Czemu? Dlatego, że tak naprawdę wydaje mi się, że w każdej pracy, w każdym zawodzie po angielsku jest takie słowo persistent, to be persistent. I ja nie jestem, dlatego że jest tak bardzo, czyli takim naciskającym i starającym się, biegającym wokół czy też własnej kariery, czy czegokolwiek, co, na czym nam zależy. Nie ciśniesz, jednym więc słowem. Jednym słowem nie cisnę, nie pojawiam się, nie mam w Polsce swojego agenta i tak naprawdę gdzieś przez to być może, że mam dwójkę dzieci, przez to, że one są dla mnie najważniejsze, to bardzo często to spada na drugi plan. Spróbowałam jakichś zabiegów, z których nie byłam później zadowolona i na szczęście to wszystko później gdzieś tam znika. Wchłania się. Wchłania się.